Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujcie, aż przyjdzie. 1 do Koryntian, 11 rozdział, 26 wiersz. Jaka wielka nadzieja jest wskazana w tych słowach. Ten werset pozwala nam dostrzec, jak bardzo powtórne przyjście Jezusa związane jest z wieczerzą pańską. Oczywiście ma to sens, gdy powrót Pana na ziemię jest w istocie kulminacją tego, co stało się na krzyżu. Można powiedzieć, że powodem pierwszego przyjścia Chrystusa, obejmującego ofiarowanie Jego ciała i przelanie Jego krwi, było przygotowanie Jego powtórnego przyjścia. Pierwsze przyjście otworzyło drogę do powtórnego przyjścia Pana. Na cóż zdawałoby się pierwsze przyjście Jezusa, gdyby nie było nadziei związanej z Jego powtórnym przyjściem? Wieczerza Pańska w pewnym sensie wypełnia przestrzeń czasową dzielącą Golgotę od powtórnego przyjścia Jezusa. Gdy uczestniczymy w Wieczerzy Pańskiej, rozmyślamy o Jego ukrzyżowaniu i o tym, czego dokonał On dla nas, oddając siebie w ofierze. Jednak to, co Zbawiciel uczynił dla nas na Golgocie, nie może zostać oddzielone od Jego powtórnego przyjścia. W rzeczy samej to, czego Jezus dokonał na krzyżu, zostanie spełnione do końca dopiero podczas Jego powtórnego przyjścia. Przeczytaj Ewangelię Mateusza 26-29, co Jezus mówi w tym wersecie. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, werset 29. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. Zwróć uwagę na obietnicę, zapewnienie i nadzieję, jakie Pan daje nam w tych słowach. Słowa te sugerują bliskość i zażyłość między odkupionymi a odkupicielem wieczności. Jezus obiecał nam, że nie będzie pił soku owocu winorośli, póki nie napije się go z nami w wiecznym królestwie. Jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że On jest Stwórcą Wszechświata, obietnica ta wydaje się nam wręcz zdumiewająca. A zatem poza tym wszystkim, co symbolizuje Wieczerza Pańska, z pewnością powinna nam się kojarzyć z wielką nadzieją, jaka wiąże się z powtórnym przyjściem Jezusa. Czy czujesz się zniechęcony i przygnębiony? Zapewne wiele jest powodów w świecie grzechu i śmierci, by tak właśnie się czuć. Dlaczego pomimo wszystkich negatywnych zjawisk i przeżyć możesz z nadzieją myśleć o przyszłości dzięki temu, co Chrystus uczynił dla ciebie na krzyżu? Co oznacza Jego ofiara dla ciebie dzisiaj i w wieczności? Dziękuję bardzo.